drodzy, za chwilę na sposób modlitewny powitamy wśród nas świętą Teresę od Dzieciątka Jezus w znak jej relikwii. Zanim to nastąpi, odczytajmy teraz słowa, które skierował do nas w dniu 11 lutego 2005 roku sługa Boży Jan Paweł II. Wierzymy głęboko, że słowa tego błogosławieństwa są teraz tym bardziej dla nas aktualne, ponieważ Ojciec Święty teraz spogląda na nas z domu Ojca Niebieskiego i nam tutaj wszystkim błogosławi. Słuchajmy się słowa Jego błogosławieństwa. Wyrażam moją radość z faktu, że w kontekście świętowania jubileuszu 400-lecia swego przybycia do Polski kawalici Bosi zaprosili do naszej ojczyzny urnę z relikwiami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie odwiedzi ona klasztory karmelitańskie, sanktuaria i ośrodki kultu, włącznie z Jasną Górą w Częstochowie. Wszystkim środowiskom, które przyjmą urnę z czcigodnymi relikwiami, a także wiernym, którzy będą się modlić przed nimi, udzielam z serca apostolskiego błogosławieństwa. Jan Paweł II, papież, Watykan, 11 lutego 2005 roku. Święta Tereso, Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, Twoim pragnieniem było głosić Ewangelię w pięciu częściach świata jednocześnie. Pan Bóg jest pełny, czyniąc się patronką misji, a teraz pozwalając się przemierzać kraje i kontynenty w urnie zawierającej Twoje relikwie. Witamy Cię z radością i wdzięcznością, jak niegdyś witano apostołów samą Chrystusa. Wraz ze świętym Pawłem możemy wołać, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Święta Tereso, Ty w swoim życiu poznałaś, jak bardzo Bóg jest miłością. On wiódł Cię przez życie i chronił bardziej niż Ojciec, który prowadzi i strzeże swe dziecko. On okazał Ci swą dobroć i miłosierdzie bardziej niż matka, która pieści swoje dziecko na swoim łonie. Przepełniona Jego miłością pragnęłaś Go kochać, tak jak On Cię umiłował, bez granic, do końca, miłością czystą i bezinteresowną. Poświęciłaś swoje życie na ziemi i w niebie, aby kochać Boga i sprawiać, by był kochany. Z tą misją przybywasz dzisiaj do nas. Nasz świat, kraj, miasto, sanktuarium, tak jak czasy, w których żyjemy, potrzebują Twojego świadectwa. Potrzebujemy uczyć się od Ciebie, jak zaufać Bogu, szczególnie w trudnych chwilach, jak Go kochać w naszych rodzinach, jak wspólnie modlić się do Niego, jak dawać Jemu świadectwo w pracy, jak być uczciwy, nie szukać zysku, jak cierpieć, jak przebaczać. Prosimy, niech czas spędzony z Tobą przed Bogiem będzie owocny dla naszej parafii i każdego z nas. Pomóż nam dzięki pomocy Ducha Świętego rozważać, zrozumieć i prowadzić w życie Słowo, które Bóg do nas kieruje. Pomóż nam zrozumieć małą drogę i nią postępować, bo Królestwo Boże jest przyobiecane tylko tym, którzy znają się jak dzieci. Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci za siostrę Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, którą dałeś Kościołowi, a dzisiaj do nas przyprowadziłaś tu na Jasną Górę, by nas pouczała o Twoich drogach. Niech modlitwa, którą do niej zanosimy, spełni się przez Chrystusa, Pana naszego. Z wdzięcznością witamy Cię, święta Teresa od Dzieciątka Jezusa, Najświętszego Oblicza, tym znakiem świętych relikwii.
Dobrze, że jesteś tutaj z nami na Jasnej Górze, gdzie nieustannie wpatrujemy się w wzór życia pokornej służebnicy Pańskiej Maryi. Przychodzisz do nas, by nauczyć nas drogi dziecięstwa duchowego. Tu w Szkole Maryi każdego dnia słuchamy, co mamy robić, co mamy czynić, aby czuć się jak dzieci. Maryja mówi, zróbcie wszystko, co mówi Jezus. Ty podjęłaś to słowo. Ty, święta, jesteś odbiciem świętości Boga. Chcemy ten czas, tę dobę modlitwy przeżyć, by uczyć się od Ciebie dziecięctwa, by uczyć się tej dziecięcej postawy. Bo wiemy, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Ucz nas. Mała, wielka święta teraz. Takiego życia, takiej dziecięcej ufności, wiary i miłości. Ucz nas w tych czasach, kiedy świat zdaje się mówić zupełnie coś innego i coś innego lansować i okazywać. Chcemy wszyscy przeżyć tę dobę jako wielkie spotkanie miłości. Przez Ciebie z Bogiem żywym, z Jego Matką Marią, która jest królową naszego narodu i pragnie być królową serca każdego z nas.